Państwo zgodę i będzie ono później również dostępne dla osób, które będą chciały je ewentualnie odsłuchać. Także przekazuję głos koleżance Ani Pijast, jest to kierownik projektu w naszym stowarzyszeniu, aby przedstawiła nam temat zjawiska ubóstwa energetycznego w Europie i w Polsce, aktualna sytuacja, metodologia, analizy zjawiska, wyzwania i możliwe rozwiązanie. Także oddaję głos. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że moją prezentację dobrze widać i słychać mnie również. Tak, widać tylko i słychać. W trybie prezentera, więc jakbyś okay. Będzie mogła. Dobrze, to jeszcze raz w takim razie. Teraz powinno być ok. Tak, teraz jest super. Proszę. Jeszcze raz przedstawiając się, nazywam się Anna Fijas, jestem kierownikiem projektu w naszym stowarzyszeniu i jako taki wstęp do dzisiejszego spotkania przybliżę Państwu być może już w większości znaną definicję ubóstwa energetycznego, jak to wygląda w Polsce, aktualna sytuacja i jakie wyzwania na nas jeszcze czekają i możliwe sposoby ograniczenia tego zjawiska. Zatem przechodząc do definicji, według Komisji Europejskiej ubóstwo energetyczne to sytuacja, w której gospodarstwo domowe nie ma dostępu do podstawowych usług energetycznych. Może występować w różnych formach, poczynając od trudności w utrzymaniu odpowiedniej temperatury w danym gospodarstwie domowym, ale także może dotyczyć niezdolności do opłacania rachunków za energię. Konsekwencje tego zjawiska są coraz bardziej znane i coraz bardziej poważne i mogą mieć wpływ nie tylko na temperaturę właśnie, czy niemożność opłacenia za rachunków za energię, ale także mogą mieć wpływ na nasze zdrowie, ogólne samopoczucie, a niekiedy także na kontakty społeczne i ogólną jakość życia mieszkańców. Inna definicja ubóstwa energetycznego mówi, że jest to zjawisko polegające na doświadczeniu trudności w zaspokojeniu podstawowych potrzeb energetycznych w miejscu zamieszkania, uwzględniając tutaj ich rozsądną cenę, na które składa się utrzymanie również adekwatnego standardu ciepła, odpowiedniej temperatury i zaopatrzenie w pozostałe rodzaje energii służącej do zaspokojenia naszych podstawowych potrzeb funkcjonowania, potrzeb biologicznych i społecznych członków gospodarstwa domowego. Możemy wyróżnić dwie miary ubóstwa energetycznego. Pierwsza jest to miara subiektywna, która dotyczy naszego deklarowanego, określonego dyskomfortu pojawiającego się z obniżoną lub też niekiedy zbyt wysoką temperaturą w mieszkaniu, ale dotyczy także ewentualnego pojawiającego się zawilgocenia w mieszkaniu, czy też właśnie problemów związanych z opłatą rachunków za energię. Inna miara jest to miara obiektywna, która dotyczy wydatków na energię, które są niewspółmiernie wysokie w porównaniu do naszych niskich dochodów. Pokrycie kosztów za energię może w takim wypadku zagrażać zaspokojeniu innych podstawowych potrzeb, takich jak zakup żywności czy też leków. Instytut Badań Strukturalnych opracował takie wytyczne, czy też wskaźniki dotyczące pomiaru ubóstwa energetycznego i tutaj gospodarstwo domowe, które jest kwalifikowane jako takie ubogie energetycznie, musi spełniać dwa kryteria. Jednym z nich jest wysokie hipotetyczne wydatki na energię, drugie zaś niskie dochody. I tutaj hipotetyczne wydatki na energię to takie, jakie poniosłoby gospodarstwo domowe, gdyby miało możliwość pełnego zaspokojenia swoich standardowych potrzeb energetycznych. Zaś kryterium niskich dochodów jest spełnione przez gospodarstwo domowe, których dochody po odliczeniu wydatków mieszkaniowych wynoszą mniej niż około takie 60% mediany dochodów w danej populacji. Jakie są przyczyny ogólnie przyczyny ubóstwa energetycznego? Możemy tu wyróżnić takie dwie główne grupy. Są to ekonomiczne i techniczne przyczyny. Do ekonomicznych należą właśnie niskie dochody w porównaniu z wysokimi kosztami energii, ale także niewłaściwe zarządzanie swoim domowym budżetem.
przypadku przyczyn technicznych możemy tu wyróżnić złą termoizolację mieszkań, nieocieplone domy, nieefektywne i przestarzałe systemy grzewcze, czy też wykorzystywanie nieefektywnych instalacji i niskich, efektywnych energetycznie urządzeń gospodarstwa domowego. Istotną przyczyną jest także niska świadomość energetyczna mieszkańców i brak wiedzy na temat racjonalnego gospodarowania energią. Jakie mogą być skutki? Tutaj również możemy wyróżnić skutki ekonomiczne związane z pojawiającymi się zaległościami w opłatach za energię, coraz większymi kosztami życia i to, co było związane z tym niewłaściwym budżetem, gospodarowaniem budżetu domowego, to skutkiem może być konieczność priorytetyzacji naszych wydatków. Skutki zdrowotne pojawiające się w mieszkaniach niedogrzanych, zawilgoconych mogą powodować rozwój szkodliwych drobnoustrojów, które przyczyniają się do chorób układu oddechowego czy alergii. Inne skutki zdrowotne to zaburzenia hormonalne, zaburzenia w funkcjonowaniu układu krążenia, czy też ogólne pogorszenie dobrostanu psychicznego związanego ze stresem, niepokojem czy obniżeniem nastroju, samopoczucia. Społeczne skutki to ogólne wykluczenie mieszkańców i skutki środowiskowe związane z wysokim zużyciem nieodnawialnych paliw kopalnych, coraz większą emisją gazów cieplarnianych i ogólnym zanieczyszczeniem powietrza. A zatem kogo najczęściej może dotknąć takie zjawisko ubóstwa energetycznego, kto najbardziej jest na nie podatny? Są to tak zwani odbiorcy wrażliwi, do których możemy tutaj zaliczyć rodziny wielodzietne z obszarów wiejskich, czy też mieszkańcy dużych domów jednorodzinnych. I pozostałe grupy to także mieszkańcy tak zwanych miejskich enklaw biedy, czy osoby, które z reguły najczęściej mogą być dotknięte takim zjawiskiem, to osoby starsze, samotnie mieszkające w dużych gospodarstwach domowych. Dotarcie do właśnie takich osób potrzebujących, odbiorców wrażliwych jest zadaniem niełatwym i często skomplikowanym, między innymi z powodu braku formalnego obowiązku zbierania takich danych przez gminy czy przez miasta, brak danych, brak informacji zwrotnych i brak zaangażowania od strony mieszkańców podczas przeprowadzania na przykład ankietyzacji wśród nich, co też wiążeć się może z pewnego rodzaju poczuciem wstydu czy też brakiem zaufania do administracji publicznej pracowników. Brak konkretnych wytycznych oraz narzędzi, a także osób i zasobów ludzkich do wykonywania tego typu działań związanych ze zbieraniem, zidentyfikowaniem osób narażonych na zjawisko ubóstwa energetycznego. Także brak środków w budżecie gminy na tego typu działania. Niesprawne przekazywanie danych pomiędzy instytucjami, ale także brak ogólnej świadomości ekologicznej wśród mieszkańców. Jak wygląda sytuacja w Polsce? Problem ubóstwa energetycznego dotyka około 12% gospodarstw domowych w Polsce. Często towarzyszyć temu może zjawisko ubóstwa dochodowego, ale nie zawsze, gdyż prawie 6% Polaków to osoby, które są ubogie energetycznie, ale nie są ubogie dochodowo. Oznacza to, że nie mogą oni zaspokajać swoich podstawowych potrzeb energetycznych, mimo iż ich dochody są wyższe niż oficjalne przyjęte kryteria, które kwalifikowałyby ich jako osoby dotknięte tym zjawiskiem. W efekcie tego żyją oni w niedogrzanych domach i często muszą się borykać z takimi problemami jak wybór pomiędzy opłatami rachunków za energię czy zaspokojenie podstawowych potrzeb właśnie jak zakup żywności czy też leków. Dodatkowe, powiedzmy, takie fakty na temat tego zjawiska w Polsce, to tak jak wspomniałam, 12% gospodarstw domowych kwalifikuje się jako osoby ubogie energetycznie. Blisko 6% mieszkańców to ubodzy energetycznie, którzy nie są ubodzy dochodowo. Na ten moment około
25% osób, które są dotknięte zjawiskiem bóstwa energetycznego, to osoby właśnie z tej grupy emerytów, rencistów, osób starszych mieszkających samotnie w dużych gospodarstwach domowych i ponad 60% takich osób to mieszkańcy wsi i mniejszych miast. Zagrożenie zjawiskiem ubóstwa energetycznego jest również silnie zróżnicowane na przestrzeni naszego kraju, w skali naszego kraju. Różnica w występowaniu tego zjawiska również pomiędzy skrajnymi województwami może być nawet trzykrotnie wyższa. Na przykład problem zbyt wysokich kosztów energii w porównaniu do dochodów koncentruje się w bardziej wschodniej części Polski. Jest to mierzone wspomnianą wcześniej miarą obiektywną. Zaś kwestie subiektywne, czyli problem niedogrzanych mieszkań, bardziej koncentruje się w województwach zachodnich naszego kraju. Jak wygląda kwestia ubóstwa energetycznego w dokumentach strategicznych Polski? W przypadku Krajowego Planu na Rzecz Energii i Klimatu uwzględnia on te takie kwestie związane z ubóstwem energetycznym. Pierwszą z nich jest ograniczenie tego zjawiska z uwzględnieniem ochrony wrażliwych grup społecznych poprzez stworzenie kompleksowej polityki państwa ukierunkowanej na rozwiązanie tego problemu. I drugą kwestią jest szczególna ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej poprzez przyznawanie zryczałtowanego dodatku energetycznego, co w perspektywie do 2030 roku przewiduje zmniejszenie liczby odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz paliw gazowych. W przypadku polityki energetycznej Polski strategia ta zakłada obniżenie zjawiska ubóstwa energetycznego w Polsce do poziomu maksymalnie 6% gospodarstw domowych w 2040 roku. Dokument ten wskazuje m.in. na potrzebę wprowadzenia odpowiednich uregulowań prawnych, począwszy m.in. od szczególnie doprecyzowania, czym jest ubóstwo energetyczne w naszym kraju, określenie konkretnych wskaźników mierzących to zjawisko, ale także określenie koniecznych obszarów działalności w tym zakresie. Tutaj wskazywane jest program Czyste Powietrze jako takie szczególne narzędzie do walki z tym zjawiskiem. W przypadku ubóstwa energetycznego w Unii Europejskiej temat ten jest obecny coraz częściej podczas dyskusji w skali międzynarodowej na poziomie europejskim. Tutaj mogą Państwo zobaczyć, że w skali Europy kraj najbardziej dotknięty zjawiskiem ubóstwa energetycznego to m.in. Bułgaria, Węgry czy Słowacja. Przyjmuje się, że przeciwdziałaniu zjawiska ubóstwa energetycznego należy wprowadzić działania w takich trzech obszarach. Pierwszym z nich jest samo łagodzenie objawów tego zjawiska, tam gdzie bezpośrednie usunięcie w krótkiej perspektywie czasowej jest niemożliwe lub też trudne i kosztowne do osiągnięcia. Drugi obszar działań to usuwanie bezpośrednich przyczyn, co ma decydujące znaczenie w rozwiązywaniu problemu tego zjawiska. Tutaj wskazuje się często doradztwo i kształtowanie zachowań, czy też termomodernizacja budynków jako takie działania bezpośrednio związane z usuwaniem i zmniejszeniem zjawiska ubóstwa energetycznego. I kolejny obszar to zapobieganie powstawaniu poprzez prowadzenie działań długoterminowych, działań prewencyjnych, a przede wszystkim uwzględnianie tutaj finansowej zachęty, która przyczynia się do zmniejszenia tego zjawiska, mimo że nie są skierowane często bezpośrednio do gospodarstw narażonych na to zjawisko. Jakie działania, tak jak wspomniałam, najczęściej są uwzględniane w ramach walki z ubóstwem energetycznym? Najczęściej działania to termomodernizacja poprzedzona profesjonalnym doradztwem, doradztwo i drobne usprawnienia energooszczędne, a także zasiłek celowy dedykowany do osób ubogich energetycznie. I króciutko przechodząc przez te działania, które możemy wprowadzać w celu ograniczenia tego zjawiska,
Tak jak wspomniałam, termomodernizacja jest to działanie, które powinno być poprzedzone profesjonalnym doradztwem polegającym między innymi na wyborze optymalnego rozwiązania technicznego w ramach dostępnych środków i zaplanowaniu prac tak, aby zabezpieczyć nasz budynek przed utratą ciepła, żeby budynek był bardziej efektywny energetycznie i tym samym zmniejszając zapotrzebowanie na energię i jej zużycie. Jest to oczywiście narzędzie najbardziej kosztowne w perspektywie krótkoterminowej, lecz w długoterminowej oczywiście przynoszące największe rezultaty w przypadku zmniejszenia skali ubóstwa energetycznego. Kolejne działania to doradztwo i drobne usprawnienia, których celem jest zmniejszenie wydatków ponoszonych przez gospodarstwo domowe poprzez oszczędność energii. I aby to osiągnąć, często przeszkoleni doradcy, czyli tak zwani ekodoradcy, uczą zachowań sprzyjających efektywnemu wykorzystywaniu energii i instalują drobne usprawnienia w naszych gospodarstwach domowych. Działania te przyczyniają się do poprawy naszych codziennych nawyków, czyli usunięcia tak zwanych behawioralnych przyczyn ubóstwa energetycznego, które często wynikają z ogólnego braku wiedzy na temat efektywnego korzystania z energii. Jest to oczywiście rozwiązanie zdecydowanie tańsze w porównaniu z termomodernizacją budynku. Niekiedy często jest beznakładowe czy też niskonakładowe, ale jego skuteczność jest zdecydowanie niższa. I ostatnie przykład działań zasiłek celowy jest to modyfikacja istniejącego zasiłku polegająca na dodaniu kryterium dotyczącego stanu budynków oraz podwyższeniu progu dochodowego według uznania danej gminy i ma to na celu odciążenie budżetów domowych wydatkami na energię. Tutaj warto wspomnieć o dodatku osłonowym, który został wprowadzony pod koniec 2021 roku. Jest to kluczowy element mający zniwelować rosnące ceny energii, gazu oraz żywności. I składając wniosek przysługiwał odbiorcy wrażliwemu, czyli gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczały 2100 zł w gospodarstwach jednorodzinnych lub 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstw wielorodzinnych. Stawki rocznego dodatku osłonowego były zróżnicowane w zależności od wielkości gospodarstwa domowego, ale także w przypadku w zależności od wykorzystywanego źródła ogrzewania. Na ten moment ten dodatek osłonowy osobom, które złożyły wniosek, będzie wypłacany w najbliższych miesiącach. Temat ubóstwa energetycznego jest coraz bardziej popularny, coraz więcej się o nim słyszy, dlatego też możemy zapoznać się z coraz większą liczbą dobrych praktyk, ciekawych przykładów realizowanych działań przez gminy, które właśnie przyczyniają się do ograniczenia tego zjawiska. Tutaj warto wspomnieć o licznych projektach parasolowych realizowanych między innymi przez gminy takie jak Niepołomice czy Jasło. Ciekawym przykładem działań jest także dofinansowywanie wymiany starych i nieefektywnych systemów ciepłowniczych czy też kotłów w miastach jak Bielsko-Biała czy Kraków. Istotną rolę tutaj również odgrywa sama edukacja ekologiczna, gdyż tak jak wspominałam, często ten brak świadomości przyczynia się do złego wykorzystywania energii, dlatego tutaj warto także korzystać z pomocy ekodoradców, tak jak robią to gminy w Małopolsce, czy też wdrażać różnego rodzaju kampanie edukacyjne skierowane do dzieci, ale także ogólnie do mieszkańców, do osób starszych. Znaczącą rolę w walce z ubóstwem energetycznym stanowią właśnie działania samorządów lokalnych, gdyż są oni najbliżej osób potrzebujących, które mogą być narażone na zjawisko ubóstwa energetycznego. Głównym wyzwaniem jednak jest tu zgromadzenie właśnie danych na temat osób, które mogą być dotknięte takim zjawiskiem. I warto tutaj korzystać z pomocy podmiotów pomocy społecznej, także osób
doświadczonych, posiadających odpowiednią wiedzę w przypadku oceny stanu technicznego budynku, ale także warto udzielać lokalnego wsparcia poprzez różnego typu działania, na przykład edukacyjne związane ze zwalczaniem zjawiska ubóstwa energetycznego. Poza ustawami czy rozporządzeniami stosowanymi obecnie na poziomie krajowym, ciekawym przykładem działań jest także wprowadzanie lokalnych aktów prawnych. Tutaj przykładem może być miasto Kraków, które wprowadziło w tej sprawie uchwałę związaną z ograniczeniem w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw stałych, a także uchwała stanowiąca o dopuszczonej jakości spalanego paliwa i obowiązująca do czasu wejścia w życie uchwały zakazującej stosowania paliw stałych. I już zbliżając się do końca mojej prezentacji, jakie korzyści odniesiemy z ograniczenia ubóstwa energetycznego, to między innymi poprawa ogólnej spójności społeczeństwa, czyli zmniejszenie różnic społecznych, poprawy ogólnej jakości życia mieszkańców, zmniejszenie wspomnianego wykluczenia społecznego, również większa efektywność wydatków na pomoc społeczną, ograniczenie barier w rozwoju dzieci i młodzieży. W przypadku takim środowiskowym to oczywiście mniejsze zanieczyszczenie środowiska, ale także poprawa stanu zdrowia mieszkańców. I już kończąc, od 2015 roku sygnatariusze porozumienia burmistrzów podpisali się także pod działaniami w tak zwanym zakresie dostępu do energii, które obejmują również ubóstwo energetyczne. I przedstawiony dzisiaj Państwu program wsparcia technicznego jest właśnie okazją, aby otrzymać taką pomoc, czy to na pierwszym etapie tworzenia planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu, czy też na podstawie oceny skutków już wdrożonych działań związanych z ubóstwem energetycznym. I metodologia ta powstała we współpracy z Biurem Porozumienia Burmistrzów, została opracowana w taki sposób, aby można ją było połączyć już z istniejącą praktyką planowanych na przyszłość działań w gminie związanych między innymi z ograniczeniem zjawiska ubóstwa energetycznego. I z mojej strony to wszystko tak tytułem wstępu na temat tego zjawiska. Dziękuję bardzo i oddaję głos koleżance. Dziękuję bardzo. Jak Państwo słyszeli, prezentacja koleżanki jest, dzisiejsze spotkanie jest nagrywane, prezentacja będzie dla Państwa dostępna, będzie ona również dostępna na naszej stronie internetowej po wydarzeniu. Zapraszam również do zadawania pytań na czacie. Będziemy mieli możliwość też porozmawiania ewentualnie później po wszystkich prezentacjach. Teraz zapraszam panią Izabelę Kuśnierz, starszego asystenta projektu w naszym stowarzyszeniu, o przybliżeniu nam działalności i tym, czym jest Centrum Doradcze do Spraw Ubóstwa Energetycznego, jak również co ta europejska inicjatywa oferuje naszym gminom. Także zapraszam koleżankę. Dziękuję. Już tylko udostępnię swoją prezentację. Mam nadzieję, że widać. Dobrze, tak jak pani dyrektor wspomniała, nazywam się Kuśnierz Izabela i pracuję w Stowarzyszeniu Gmin Polska Sieć Energii CITE i w swojej prezentacji przybliżę Państwu pokrótce, czym jest Centrum Doradztwa do Spraw Ubóstwa Energetycznego EPAH, czym się zajmuje i opowiem troszeczkę więcej o szczegółach drugiego już naboru do programu wsparcia technicznego. Wszystko zaczęło się od Energy Poverty Observatory, które rozpoczęło swoją działalność w 2016 roku i trwało 40 miesięcy. Był to projekt zapoczątkowany przez Komisję Europejską, którego celem było zwiększenie wiedzy na temat zjawiska ubóstwa energetycznego w Europie właśnie i rozpowszechnienie istniejących polityk, strategii i praktyk dotyczących jego zwalczania.
W trakcie trwania tego projektu przygotowano i opublikowano wiele studiów przypadku, przygotowano różne raporty obejmujące przegląd sytuacji i polityk realizowanych w różnych krajach Unii Europejskiej, czy także przygotowano poradnik, który omówił wskaźniki i metodologię oceny ubóstwa energetycznego. Kolejnym krokiem Komisji Europejskiej było stworzenie Centrum Doradztwa do Spraw Ubóstwa Energetycznego, które jest prowadzone przez Komisję na zlecenie Parlamentu Europejskiego. Centrum to stanowi sieć współpracy interesariuszy i ma na celu wyeliminowanie zjawiska ubóstwa energetycznego i przyspieszenie sprawiedliwej transformacji energetycznej samorządów lokalnych w Europie. Centrum to stanowi źródło wiedzy na temat ubóstwa energetycznego, a także pełni funkcję doradczą dla samorządów i wszystkich interesariuszy zainteresowanych podjęciem działań dotyczących eliminacji ubóstwa energetycznego, czyli z takiego wyższego poziomu krajowego i europejskiego zeszliśmy troszeczkę na poziom lokalny, tam gdzie właśnie podejmowanie działań dotyczących zwalczania tego zjawiska jest najważniejsze i przynosi największe skutki. EPAC funkcjonuje już od 2021 roku, więc już ponad półtorej roku. Do tej pory opublikowano szereg publikacji, m.in. raport dotyczący zwalczania ubóstwa energetycznego, specjalny atlas, który jest taką interaktywną mapą różnych projektów z krajów Unii Europejskiej i nie tylko. I przygotowano również specjalny kurs wprowadzający do tematyki ubóstwa energetycznego dla osób, które by chciały zwiększyć swoją wiedzę właśnie na ten temat. Sam raport pozwala lepiej poznać i zrozumieć różne rodzaje działań, jakie można wdrażać na poziomie lokalnym, aby właśnie przeciwdziałać temu zjawisku. Są w tym raporcie przedstawione różne rodzaje działań na poziomie lokalnym właśnie z naszych krajów Unii Europejskiej. Atlas, o którym wspomniałam, to baza projektów lokalnych i międzynarodowych dotyczących ubóstwa energetycznego. Można filtrować projekty te według różnych faz walki z ubóstwem energetycznym, począwszy od diagnozy przez planowanie, wdrażanie i monitoring. Można też wybrać zakres geograficzny, czy projekty są realizowane na poziomie regionalnym, czy nawet międzynarodowym, a także wybrać typ działań, który najbardziej nas interesuje, o którym chcielibyśmy się dowiedzieć więcej, czy dotyczy to finansowania, czy analizy, czy zbierania danych. Także jest to taka dosyć duża baza wiedzy. Po naszym webinarze prześlemy do Państwa i też na naszej stronie internetowej będzie dostępna ta prezentacja i linki do wszystkich tych publikacji i narzędzi będą w tej prezentacji, także będą sobie mogli Państwo bezpośrednio z prezentacji dotrzeć do tych zasobów. Powstał, tak jak już wspomniałam, kurs jednogodzinny, otwarty dla wszystkich, którzy są zainteresowani problemem tego zjawiska. Przybliża on to zagadnienie z takiej perspektywy bardziej praktycznej, ale też politycznej i może stanowić jakby taki pierwszy krok w przygotowaniu wniosku o pomoc techniczną, o której opowiem w dalszej części. Już niedługo opublikowany będzie także nowy kurs, taki bardziej kompaktowy i będzie się on skupiał bardziej na rozpoznaniu i pierwszych działaniach, jakie można podjąć na poziomie lokalnym właśnie, aby zwalczyć ubóstwo energetyczne. Przygotowano również zestaw podręczników. Na ten moment dostępne jest takie wprowadzenie do serii tych podręczników, które pokrótce opisuje właśnie, w jaki sposób można rozpocząć działania na rzecz zwalczania ubóstwa energetycznego. A późniejsze części, te podręczniki, późniejsze części będą się skupiały już na poszczególnych
fazach, czyli na fazie diagnozy, na fazie planowania i wdrażania zaplanowanych wcześniej działań, jak tylko będą one dostępne. Oczywiście informacje na naszej stronie internetowej poświęconej Centrum Doradczemu EPAH będą też dostępne, będą podlinkowane. Oprócz tej całej bazy wiedzy, tych dobrych praktyk zebranych w studiu w przypadku, EPAH oferuje również wsparcie techniczne dla samorządów i współpracujących z nimi podmiotów. Oczywiście wsparcie jest zapewniane w formie helpdesku, do którego można napisać ze swoim problemem, natomiast rzeczywiste wsparcie udzielane jest wybranym wnioskodawcom, którzy otrzymają dostęp do pomocy technicznej właśnie w ramach naboru do programu. Czym jest ten program pomocy technicznej? Jest to trwające 9 miesięcy specjalne dostosowane wsparcie dla samorządów lokalnych ze wszystkich 27 państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy chcieliby rozpocząć albo kontynuować swój proces walki z ubóstwem energetycznym. Skupia się on wokół takich trzech filarów. Cały ten proces jest, w całym tym procesie biorą udział trzy takie ciała, oczywiście samorząd, który na samym początku precyzuje swoje potrzeby. Później do niego dobierana jest organizacja ekspercka, która wspiera ten samorząd w opracowaniu działań i rozwiązywaniu problemów właśnie na tym poziomie lokalnym. I cały czas jakby tutaj pieczę nad tym sprawuje zespół EPAH, który też nadaje taki wymiar europejski tym wszystkim działaniom i umożliwia wymianę wiedzy pomiędzy wszystkimi beneficjentami, ale nie tylko. Pierwszy nabór, tak jak już pani dyrektor na początku wspomniała, miał miejsce w zeszłym roku, trwał od 1 lutego do 15 marca i wyłoniono w jego ramach 35 gmin z 11 krajów. Tutaj mają Państwo na slajdzie mapę z zaznaczonymi wszystkimi tymi miastami. Z Polski miasta beneficjenci, którzy właśnie teraz są w trakcie tego programu, to Bydgoszcz i Zamość. Główne tematy, jakie zostały poruszone w tych planach działań i gdzieś tam pokryte przez ten program wsparcia, skupiały się na budowaniu potencjału zarówno tych osób, które pracują w urzędzie, ale też poza, które są gdzieś tam na froncie walki z ubóstwem energetycznym. No i oczywiście na fazie diagnozy, czyli ocena poziomu ubóstwa energetycznego, opracowanie wskaźników, które pozwolą ocenić ten poziom, ale także takie rozwiązania finansowe, które mogą wspomóc już tą kolejną fazę, czyli fazę wdrażania, aby rzeczywiście można było przeciwdziałać temu zjawisku. Na stronie internetowej EPAH dostępne są opisy wszystkich 35 miast i wszystkich 35 programów wsparcia w tych miastach. Także jeżeli są Państwo zainteresowani tym, jakiego typu działania są podejmowane w ramach tego programu, to tutaj zachęcam, też jest link, można odwiedzić stronę i zobaczyć, jak zakres działań w ramach tego programu jest realizowany w tych miastach. No dobrze, no ale to w takim razie, jak już wiemy, jak było, no to jak będzie, czyli o tym, jak aplikować w tym drugim naborze. Pierwsza różnica pomiędzy poprzednim a aktualnym naborem to taka, że
W tym momencie wniosek może złożyć nie tylko jeden samorząd, ale można też złożyć wniosek zespołowy, w którym beneficjentem będzie więcej niż jeden samorząd terytorialny, czyli może to być właśnie jakaś grupa gmin, która otrzyma ten program wsparcia. W obu przypadkach można wskazać do trzech partnerów, z którymi chciałby samorząd na dalszym etapie współpracować. Tutaj zespół oceniający następnie przy weryfikacji wniosku sprawdzi, określi, czy ten zaproponowany przez Państwa partner będzie odpowiedni dla działań, jakie Państwo by chcieli w ramach tego programu zrealizować. I wtedy będzie można już na kolejnym etapie doboru eksperta właśnie, czy wybrać jednego z tych partnerów, czy tutaj ze strony centrum będzie jakaś inna propozycja. Pierwszy krok do tego, żeby złożyć wniosek, to rejestracja, czyli na stronie Call Energy Poverty EU w górnym prawym rogu. Trzeba wejść w zakładkę, w której trzeba bądź stworzyć konto, jeśli w poprzednim naborze Państwo nie tworzyli konta. Natomiast jeśli nie brali Państwo udziału w pierwszym naborze, jeśli brali Państwo udział w pierwszym naborze, to jest to samo konto, tylko po prostu później wewnątrz są zakładki na poszczególne nabory, także bądź się zarejestrować, bądź zalogować. Sam nabór otwiera się jutro o 9, czyli jesteśmy przed dzień otwarcia naboru i będzie trwał ten nabór do końca marca, do 31, do godziny 18:30, czyli mają Państwo cały miesiąc na przygotowanie się i złożenie wniosku w formie online w języku angielskim. To jest ważne, że tutaj cały wniosek składany jest w języku angielskim. Po zalogowaniu się czy po rejestracji, jak już wejdą Państwo właśnie na ten swój profil, będą tam do pobrania różne dokumenty, będzie cały opis naboru, który przedstawi w szczegółach i proces oceny, i wszystkie części formularza, który jest kolejnym dokumentem, który należy pobrać. Należy również pobrać deklarację zaangażowania, czyli taki list poparcia do podpisania przez przedstawiciela samorządu. I też należy pobrać opis procedury ewaluacyjnej. Następnie, zachęcamy do przejrzenia wszystkich tych dokumentów i takiej zespołowej burzy mózgów, czyli określenia tego, co Państwa gmina w danym momencie potrzebuje. Jeśli już to będzie określone właśnie na tym poziomie samorządowym, zachęcamy do zapoznania się właśnie z formularzem, w którym są do wypełnienia różne sekcje. Ten opis oceny jakby przedstawia też poszczególne metody, w jaki sposób będzie weryfikowany ten wniosek, więc warto też zwrócić na to uwagę. Wniosek można pobrać na swój komputer, przygotować go sobie w wersji offline. Można go przygotować po polsku, później przetłumaczyć i załadować przed 31 marca, przed godziną 18:30 do systemu. Takim najważniejszym dokumentem jest taki główny dokument, nabór do programu wsparcia technicznego EPAH. On jest właśnie dostępny po zalogowaniu, natomiast pracujemy nad takim polskim pomocniczym tłumaczeniem, które będzie dostępne na naszej stronie w specjalnej zakładce poświęconej
Centrum EPAH, więc takie właśnie pomoc, taką pomoc tutaj będą mogli Państwo uzyskać na naszej stronie. Sam formularz aplikacyjny podzielony jest na kilka części. Pierwsza z nich to dane administracyjne, czyli takie podstawowe dane o samorządzie. Następnie analiza kontekstowa, czyli przedstawienie sytuacji wyjścia, sytuacji, w jakiej aktualnie znajduje się samorząd, określenie fazy walki z ubóstwem energetycznym, później opis prośby o wsparcie i opis doświadczenia i tutaj taki opis zapewnienia długofalowych efektów realizacji projektu. Przewidujemy, że wypełnienie takiego formularza w całości powinno zająć maksymalnie 2 dni. Taką najważniejszą częścią, na której największą uwagę skupia zespół oceniający, jest właśnie ten opis wsparcia, o jakie Państwo wnioskują. Trzeba w tej części podać powód, który motywuje do złożenia wniosku, jakie rezultaty realizacji tych działań przewidzianych w ramach programu wsparcia są oczekiwane, w jakich ramach czasowych zostaną osiągnięte, jakie są różne relacje pomiędzy czy samorządem i zaproponowanym partnerem, czy na przykład pomiędzy poszczególnymi samorządami, jeśli zdecydują się Państwo na wniosek zespołowy, dotychczas realizowane projekty związane właśnie z ubóstwem energetycznym i wiele, wiele innych aspektów, które i tutaj są przedstawione na slajdzie i właśnie wyszczególnione w samym wniosku. Tutaj taka informacja, że limit znaków w przypadku wnioskowania przez jedną gminę to 2,5 tysiąca znaków, natomiast w przypadku wniosku zespołowego jest to maksymalnie 3,5 tysiąca znaków. Zachęcamy też do skorzystania ze wskazówek, które są umieszczone jako uwagi do formularza zgłoszeniowego. Tutaj zachęcamy do zapoznania się z nimi. Na pewno pozwolą Państwu w dobry sposób wypełnić ten formularz i może go też posłużyć za swoistego rodzaju narzędzie do samooceny tego wniosku na sam koniec, jak już Państwo będą mieli, powiedzmy, taki draft, żeby sprawdzić, czy o czymś Państwo nie zapomnieli, aby ten wniosek rzeczywiście był wartościowy. Jak wygląda cały proces wsparcia technicznego? Oczywiście przed fazą aplikacji mogą Państwo skorzystać ze wszystkich materiałów, które są dostępne online na stronie, czy opracowanych dokumentów, a także jak dzisiaj biorą Państwo udział w webinarium. Następnie w fazie aplikacji, oczywiście, jak wspomniałam, cały wniosek tutaj jest składany online. I w przypadku, kiedy zostanie on wybrany do uzyskania tego wsparcia technicznego, przechodzi do kolejnej fazy. Natomiast istnieje różnica pomiędzy pierwszym a drugim naborem właśnie również w tym miejscu, gdyż tworzona jest lista rezerwowa, na której znajduje się kilka wniosków. Jeżeli w kolejnej fazie nie uda się podpisać umowy z którąś z gmin, z którymś z potencjalnych beneficjentów, żeby tutaj nie było takiej sytuacji, że jakieś środki nie zostaną wykorzystane, właśnie powraca zespół oceniający, powraca do tej listy rezerwowej i po prostu wybiera kolejną gminę, kolejny wniosek. W przypadku odrzucenia oczywiście otrzymują Państwo taką ocenę, co ewentualnie poszło nie tak, także jakby swoistego rodzaju taki feedback Państwo oczywiście otrzymują.
I ta faza trwa jeden miesiąc, tak jak już wspomniałam, przez cały marzec. Następnie dla wniosków, które szczęśliwie przeszły tą fazę drugą, wybierany jest ekspert przez zespół, ale tutaj właśnie oczywiście w porozumieniu z gminą, tak aby w pełni pokryć, ten ekspert dobrany na tym etapie w pełni mógł pokryć te działania, o które wnioskowała gmina, wnioskował beneficjent i następnie podpisywana jest umowa pomiędzy ekspertem, pomiędzy gminą i pomiędzy zespołem EPAH, czyli taka dwustronna umowa. I następnie przechodzimy do fazy wdrożeniowej, która trwa maksymalnie 9 miesięcy. Jeśli te działania nie są na tyle, można powiedzieć, odległe w czasie, może trwać oczywiście krócej, natomiast maksymalnie 9 miesięcy. To zaraz opowiem dokładnie, z jakich części się składa. I po tej fazie wdrożeniowej następuje w ciągu jednego miesiąca tworzony jest raport właśnie w tej fazie monitoringu. Ta faza wdrożeniowa, faza implementacji różni się też troszeczkę od tego, co było w poprzednim naborze. Teraz pierwszy miesiąc poświęcany jest na dokładną identyfikację celów, jakie ma samorząd i stworzenie planu i harmonogramu działań wraz z ekspertem, tak aby w pełni móc wykorzystać pozostałe 8 miesięcy. Po tym pierwszym miesiącu kolejne 3-4 miesiące to wspólna realizacja zaplanowanych działań, właśnie zaplanowanych w tym harmonogramie i oczywiście budowanie potencjału i transfer wiedzy, udział w wydarzeniach, które organizuje EPAH, które są właśnie tylko dla beneficjentów, więc tutaj ten transfer wiedzy oczywiście następuje. I ostatnia faza to też jakieś 3-4 miesiące. Jest to taka faza mentoringu, czyli już samorządy samodzielnie realizują działania przy wsparciu oczywiście organizacji eksperckiej i zespołu EPAH. Jeszcze raz przypominam, że czas na złożenie wniosku jest do 31 marca do godziny 18:30. Oczywiście zachęcamy to zrobić wcześniej. Jak wiemy, różne rzeczy potrafią się zadziać z urządzeniami czy z internetem, więc zachęcamy, aby ten wniosek złożyć możliwie wcześniej. Natomiast tak jak mówię, czas jest na opracowanie wniosku przez cały miesiąc. I wszystkie, tak jak wspomniałam, wszystkie wnioski, które również w poprzednim naborze może zostały złożone, ale nie przeszły do tej kolejnej fazy, także będą w Państwa profilu. To tyle z mojej strony. Czekam na jakieś pytania. Tak, czy... Bardzo dziękuję koleżance tutaj za przedstawienie Państwu zarówno czym jest EPAH, jak również o tym, jak można aplikować. Zachęcamy do zadawania pytań w pytania i odpowiedzi lub na czacie. Jedno pytanie już widziałam, więc przypominam, że można złożyć wniosek o aplikowanie o pomoc techniczną w łagodzeniu zjawiska ubóstwa energetycznego. Jest to pomoc dla samorządów, aby samorządy mogły właśnie spróbować przeciwdziałać temu zjawisku na swoim terenie. Jest to pomoc ekspercka, więc dostaną Państwo możliwość korzystania z wiedzy eksperckiej przez około 9 miesięcy i mogą Państwo sobie zrobić ankietyzację, mogą sobie Państwo zrobić jakieś dokumenty, mogą Państwo skorzystać z wiedzy, jak można przekazać wiedzę mieszkańcom, aby właśnie mogli tak gospodarować energią w swoich gospodarstwach domowych, aby zużywać go jak najmniej i dzięki temu też ponosić koszty, można przeprowadzić też od eksperta pozyskać wiedzę, jak przeprowadzić na przykład taką kampanię w mieście. Jest to wszystko
to, co Państwo będą potrzebowali, aby przeciwdziałać takiemu zjawisku na terenie swojej gminy. Także tutaj nie dostają Państwo środków bezpośrednio, tylko właśnie możliwość pomocy technicznej od eksperta. Bardzo prosimy jeszcze o właśnie zadawanie pytań, czy to na czacie, czy też właśnie pytania i odpowiedzi. Mogą Państwo też podnieść rękę, jest taki przycisk właśnie z takim napisem. I wtedy, jeśli Państwo nacisną ten przycisk, będziemy mogli Państwu udzielić głosu, gdyby nie chcieli Państwo pisać, a zadać pytanie nam na żywo. Zarówno relacja z dzisiejszego webinarium, jak i prezentacje będą zamieszczone na naszej stronie z krótką informacją, także zachęcamy do odwiedzenia strony i ewentualnie również do kontaktu z naszym biurem. Pomoc techniczna odbywa się w języku polskim oczywiście. Tak, jeżeli Państwo wybiorą polskojęzycznego eksperta, to pomoc odbywa się w języku polskim. Państwo sami mogą wskazać eksperta, którego chcieliby skorzystać. Możecie również powiedzieć, że po prostu potrzebujecie taki problem rozwiązać i potrzebujecie polskojęzycznego eksperta. Więc wszystko to należy wpisać we wniosku. Jak bardzo precyzyjnie trzeba wskazywać oczekiwania na etapie składania wniosku? To ja może udostępnię jeden ze swoich slajdów, który właśnie o tym mówił, już tylko wrócę. Tak, właśnie to, ta część formularza aplikacyjnego jest taka właśnie najważniejsza. Tutaj są takie przykładowe zagadnienia, jakie trzeba podać. Oczywiście im lepiej opisane będzie to wsparcie na tym etapie składania wniosku, tym lepiej będzie dobrany ekspert, jeśli na przykład Państwo na ten moment nie mają pomysłu, z kim chcieliby współpracować i takiego eksperta nie wymienią we wniosku, to im lepiej będzie opisany właśnie Państwa pomysł na jakie działania by Państwo chcieli realizować, to będzie większa szansa na dobre dobranie eksperta na późniejszym etapie, ale tak jak mówiłam, już po wybraniu przez zespół EPAH i podpisaniu umowy, oczywiście ten zakres jest uszczegóławiany już przy współpracy z konkretnym ekspertem, także jeśli na przykład Państwo wpiszą we wniosku, że chcieliby przeprowadzić przykładowo kampanię uświadamiającą wśród swoich mieszkańców, to wystarczy, a później w kolejnym etapie dopiero będzie uszczegóławiane właśnie, w jaki sposób taką kampanię przeprowadzić z użyciem jakich środków, dokładne grupy docelowe, to już jakby na tym późniejszym etapie, także to, co nie zostanie określone w tym momencie, później będzie uszczegóławiane. Dobrze, mamy tu dwa kolejne pytania. Jakie aspekty podlegają punktacji w trakcie aplikowania i czy jest dostępna lista ekspertów? Listy ekspertów nie ma dostępnej. Tutaj, tak jak mówiłam, mogą Państwo zaproponować jakąś organizację, z którą Państwo by chcieli współpracować. Jeśli nie mają Państwo takiego pomysłu, to zespół EPAH ze swojej strony oczywiście kogoś zaproponuje, zależnie od tego, jakie działania by Państwo chcieli podjąć. I to drugie pytanie było... Jakie aspekty podlegają punktacji w trakcie aplikowania? Tak, po zalogowaniu się do systemu jest... Tam cała matryca oceny z procentowym udziałem oceny poszczególnych składowych formularza aplikacyjnego. Także zachęcam do zapoznania się
się z, właśnie z tym dokumentem. Tam jest szczegółowo określone właśnie, jak następuje punktacja wniosku. Dobrze, jeszcze ze swojej strony tylko dodam, że tak jak wspominałam wcześniej, w poprzednim naborze dwie gminy otrzymały wsparcie, to Bydgoszcz i Zamość. I gminy te, ponieważ są to gminy członkowskie naszego stowarzyszenia, wskazały jako eksperta technicznego nasze stowarzyszenie, więc dzięki temu my jako stowarzyszenie mamy możliwość wspierania właśnie przez 9 miesięcy i Bydgoszcz, i Zamość. Przygotowaliśmy wspólnie taki plan działań, jak chcemy pracować, jak chcemy zrealizować działania, które te miasta wygłosiły w swoich wnioskach i przez 9 miesięcy mamy czas, aby to wykonać. Kolejne pytanie, czy środki pochodzą z Unii Europejskiej i są rozliczane jako środki strukturalne? Państwo nie otrzymują środków, dostają Państwo wsparcie, więc nie jest to nijak rozliczane, po prostu dostają Państwo pomoc eksperta. Więc Państwo podpisują umowę dopiero potem z ekspertem i również z EPAH-em, ale nie dostają Państwo żadnych środków bezpośrednio na swoje konto. Ale też nie muszą Państwo jakby płacić za tą pomoc tego eksperta, to żeby było jasne. Ekspert jest zapewniany w ramach tego programu i dla Państwa jest bez potrzeby finansowania tego eksperta. I tak, środki pochodzą z Unii Europejskiej, bo jest EPAH jest finansowany bezpośrednio ze środków Komisji Europejskiej. Tutaj wiem, że jeszcze tak jak Państwo mają pytania, odpowiedzi, tam na niektóre pytania również odpisuje kolega z naszego biura Bartłomiej Smenda, więc tam też Państwo mogą sobie te pytania zobaczyć. Będzie to też oczywiście wszystko nagrane. Czy jeszcze jakieś pytania Państwo mają? Też chciałam powiedzieć, że można się kontaktować. O, jaka jest przewidywana wartość wsparcia? Jest to w zależności od tego, jaki Państwo złożą wniosek, jaki będzie zakres prac, to taka jest wartość wsparcia, więc ciężko stwierdzić na etapie, jak nie wiemy, jakie Państwo mają wnioski. Mogę powiedzieć, że te dwa miasta, które zgłosiły i otrzymały to wsparcie, jest to około 9 tysięcy euro. Jaki sposób tutaj, nastąpi? Tak. To idę teraz. Tak, dziękuję. Widzę też kolejne pytanie. W jaki sposób nastąpi rozliczenie w projekcie? Jaki jest system raportowania w trakcie? Tutaj całą tą fazę raportowania przejmuje na siebie ten ciężar ekspert. Także on raportuje, co udało się osiągnąć. I jakby tutaj ze swojej strony Państwo, jeśli dobrze pamiętam, nie muszą się skupiać właśnie na pisaniu raportu, rozliczaniu godzin, nic takiego nie ma miejsca w ramach tego programu wsparcia technicznego. Kolejne pytanie, na czym polega zwiększenie kompetencji pracowników, możliwość kursów, otrzymania certyfikatów? Tak mogą Państwo również wpisać do tych działań właśnie zwiększenie kompetencji pracowników, czyli odbycie kursu, jeżeli Państwo znajdą taki konkretny kurs, a jeżeli Państwo go nie znajdą, to też można wpisać, że ten ekspert powinien Państwu doradzić, w jakim kursie można by było ewentualnie uczestniczyć, jeżeli taki jest organizowany. Natomiast jak Państwo wiedzą, temat nie jest szeroko rozpowszechniony jeszcze, on dopiero od kilku lat zaczął być bardziej postrzegany, więc no przynajmniej ja nie słyszałam o żadnych kursach właśnie w tej dziedzinie, w związku z czym dlatego takie wsparcie jest też udzielane, żeby wypracować dopiero te kompetencje zarówno u osób w gminach, jak i u osób, które mogłyby wspierać gminy. Do tej pory w większości były to takie badania, powiedziałabym, bardziej naukowo-statystyczne, takie, jakie prowadzi Instytut Studiów Strategicznych.
Czy jeszcze jakieś pytania się nam tu pokazały? Kolejne pytanie, czy możemy wskazać jednego eksperta od nas, czyli GZM, i jednego ze strony Unii Europejskiej, aby ubogacić doświadczenie. Mogą Państwo wskazać dwóch ekspertów, natomiast to już eksperci, którzy będą oceniali wniosek, zdecydują, czy takie dzielenie ma sens. Wszystko zależy od tego, jakiego wsparcia Państwo oczekują i na co Państwo potrzebują te można powiedzieć, środki przeznaczyć, to będzie tego wynikiem, prawda? Więc to wszystko zależy od tego, jak Państwo przygotują wniosek. Przy czym tutaj powiedziałabym, że z naszego doświadczenia te oceny są takie dość szerokie i elastyczne. To znaczy, no jeżeli oceniający zobaczą, że Państwo rzeczywiście mają pomysł na to, jak to wsparcie może Państwu pomóc, to na pewno będzie on pozytywnie oceniony, jeżeli oczywiście wszystkie te formalne części spełni. To nie jest tak, jak można powiedzieć, projekty składane do naszych krajowych źródeł finansowania, tak, gdzie trzeba dokładnie wpisać indykatory i tak dalej. Tutaj oni są bardziej elastyczni. Przede wszystkim właśnie chcieliby od Państwa usłyszeć, co by Państwu było potrzebne, jak można by było Państwa wesprzeć. Więc tutaj wszystko, co mogłoby Państwu pomóc, trzeba opisać i będzie to później oceniane przez ekspertów już w Brukseli. W przypadku potrzeby przeprowadzenia kampanii edukacyjnej, kto finansuje kampanię? Ekspert może Państwu doradzić, jak taką kampanię przygotować, natomiast wtedy już kampanię musieliby Państwo sfinansować z własnych środków lub też ze środków pozyskanych na tą kampanię. Ekspert taki też na przykład może Państwu pomóc przygotować wniosek finansujący kampanię. Więc tutaj też mogłoby być to takie działanie, prawda? Natomiast nie ma środków na finansowanie. Środki są tylko na pomoc eksperta, czyli ekspert dostanie wynagrodzenie i będzie dla Państwa przez 9 miesięcy mógł swój czas poświęcić i swoją wiedzę. Serdecznie zachęcamy do składania. Wiemy, że w poprzednim konkursie zostały 34 gminy wyłonione, natomiast przewidzianych było więcej, w związku z czym mamy nadzieję, że w tym konkursie będzie więcej gmin, które otrzymają wsparcie, no i jak najbardziej chcielibyśmy, aby tych gmin było jak najwięcej właśnie z Polski, żeby Państwo mogli z tego programu skorzystać. Czy nagranie z tego webinaru będzie udostępnione? Niestety nie miałam możliwości uczestniczyć w nim od początku. Tak, będzie nagrywane i dostaną Państwo linka do nagrania po webinarze, gdzie ono się znajduje. Czy to, co doradzi ekspert? Jeszcze tylko chciałabym tutaj doprecyzować, wszystkie osoby zarejestrowane na to webinarium otrzymają po zakończonym webinarium link właśnie do miejsca, w którym będzie nagranie udostępnione, natomiast będzie można też znaleźć link do tego nagrania przez naszą stronę. Będzie tam udostępniony link w zakładce poświęconej EPAH. Także i osoby zarejestrowane, ale też później, jeśli takiego maila na przykład Państwo nie będą mogli znaleźć, także przez stronę będzie można dotrzeć do tego nagrania. Dobrze, jeszcze kolejne pytanie, czy to, co doradzi ekspert, trzeba w 100% zrealizować? Nie, nie trzeba. To jest Państwa pomysł na pomoc. Jeżeli ekspert Państwu nie będzie pasował albo to, co doradzi, nie będzie się Państwu podobało, to nie muszą Państwo tego realizować. Ważne jest tylko, że ekspert musi zaraportować, jak z Państwem pracował, tak? Czyli na początku musicie wspólnie opracować plan działań i to Państwo z ekspertem będą ten plan przygotowywać, żeby Państwo byli z tego zadowoleni. Ten ekspert jest po prostu dla Państwa i ma Państwu pomóc, a nie szkodzić. Czy praca eksperta jest ograniczona na przykład godzinowo w systemie miesięcznym? Jest ograniczona, ekspert dostaje, że tak powiem, wynagrodzenie od ilości godzin, jakie może dla Państwa poświęcić. Natomiast nie umiem powiedzieć, ile to jest, bo nie pamiętam. I to też zależy
co Państwo wpiszą, jakie będą działania, prawda? Ja tam mówiłam wstępnie, że ta wartość to około 9 tysięcy euro, ale to są różne działania. Mogą Państwo część z tych środków wykorzystać na jakieś dodatkowe wsparcie albo opracowanie. Generalnie najważniejsze w tym wszystkim jest to, że Państwo nie dostają środków na swoje konto. Natomiast jeżeli z ekspertem wypracujecie plan działań, który zakłada na przykład, czy to zrealizowanie jakiegoś szkolenia w gminie, no to wtedy możecie sobie przewidzieć tam środki na jakiś catering na to szkolenie na przykład. Natomiast nie jest to i to wtedy powinno zostać po stronie eksperta. Pamiętajmy, że ekspert niekoniecznie jest to osoba fizyczna, może to być organizacja, tak? Więc wtedy taka organizacja może ponieść koszty zorganizowania dla Państwa takiego szkolenia. W sensie właśnie zapłacenia czy to za salę, czy za catering, czy pojechania gdzieś, więc to są też takie rzeczy, które można uwzględniać. Natomiast wszystko zależy od tego, jaki ten plan pracy Państwo wspólnie wypracują z ekspertem. Natomiast wszystko trzeba wcześniej opisać we wniosku, co chcielibyście zrobić i jak widzicie tą współpracę z tym ekspertem. Czy jeszcze jakieś pytania? Ja już więcej nie widzę, także serdecznie Państwu dziękuję za udział w dzisiejszym spotkaniu. Jak mówiła koleżanka, wszystkie informacje, gdzie znajduje się nagranie, jak i również gdzie są prezentacje, dotrą do Państwa. Przypominam tylko, że wszystkie prezentacje na naszych stronach mają hasło po to, żeby nie zostały bezprawnie kopiowane, można powiedzieć. Natomiast jeżeli by Państwo dostaną oczywiście hasło do tych prezentacji dnia dzisiejszego, natomiast jeżeli by któreś z prezentacji na naszej stronie Państwa zainteresowało, a nie udałoby się Państwu do nich dostać, no bo są zahasłowane, to bardzo prosimy o kontakt z naszym biurem i my takie hasło Państwu przyślemy mailem i będą Państwo mogli z tych prezentacji korzystać. Także bardzo dziękuję za dzisiejsze prezentacje naszym prelegentom. Dziękuję Państwu za wzięcie udziału i trzymam kciuki za przygotowanie dobrych, ciekawych wniosków, które zostaną pozytywnie ocenione. Jak również prosimy o kontakt z naszym biurem, jeżeli byłoby coś niejasne. Jesteśmy tu po to, żeby też Państwa wspierać. Także dziękuję bardzo. I miło mi Państwa pożegnać. Do widzenia. Dziękujemy bardzo i przypominamy, że czas na złożenie wniosku jest do końca marca. Nabór rusza jutro. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Do widzenia.